Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, jest ze mną Maciek. Jestem i mam fajny plecak. Tak, też taki mam, słuchajcie, zrobiłem go, bo mieliśmy kilka nadwyżce. Dodatkowo ja mam peta Xboxa, Maciek ma Bish. I witamy tak, was Bish. W kolejnym odcinku Modnych Bohaterów. Witamy was bardzo serdecznie. Tak. I plan na dzisiaj jest taki, że pokażę Wojtkowi trochę światmówek tam, gdzie byłem z Magdą. Tylko teraz, wiecie co, nie pamiętam, czy to był świat czerwonych czy brązowych, więc idziemy na pałę. To ma jakieś znaczenie. Tak, bo to są inne światy. Mm-hmm. Chodź. Ogólnie powiem ci tylko tyle, że mój Minecraft ma jakieś dziwne problemy i zaczyna mi lagować. Nie wiem, co się z tym Minecraftem dzieje. Poczekaj, ja spróbuję pierwszy i poczekaj na mnie. Tylko musisz mieć pustą łapkę, pamiętaj. Tak, do brązowych zapraszam. Ła, czekaj, moje czerwone biją. Dobra, kliknąłem brązową. Dobra, ready? Wow, ale mi się wszystko ładuje. O, tu są te drzewa z mrówkowych. To są drzewa z mrówkowych. A tutaj jest... Nie wiem, czy widziałeś odcinek z Madzią, który był. Widziałem, znaczy tak przeglądałem. Co tu jest to? No i tu jest właśnie jeden ze stadionów do bitwy. To bijemy się. Ale nie, poczekaj, przecież tu jest King i Queen w tym świecie. No. One mają bardzo poważne, w sensie bardzo poważnie siepią. Mm-hmm. Ale z nich wypadają chyba surowce, czy tam broń, która potem zadaje więcej obrażeń niż nasz ultimate, mój drogi. Naprawdę? Naprawdę. A jak się z tym bije? Wiesz co, no tutaj możesz zespawnić to, tylko nie bierz tego, nie spawn tego czasem. Czemu? Bo nie przeżyjemy tego. No co ty gadasz? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Jeszcze nie jesteśmy gotowi na to. Ja bym próbował. No próbuj sam, ja idę. Chodź się prześpimy pierw. Bo jest noc. Tu? Ty ożalałeś? Na czemu nie? Najpierw potem się odrodzisz i znowu zdedzisz. Chodź stąd. No chodź spać. Nie. Odrodzisz się i będzie problem. Ach, Jesus Christ. No. Ja naprawdę, Wojtek, ja nie wiem, czy naprawdę chcesz ją spawnić, to ożalałeś. No, to spróbujemy, no przecież mamy mnóstwo światów mrówek. Pewnie jeszcze nie jedna pewnie będzie. Damy radę. Ale jesteśmy za słabi na to. O Jezus, to co ty, co? Zobaczysz. Tchórzysz? Co? Zobaczysz. Nie. To może wiesz co, bo te plecaki rozumiem, że po odrodzeniu one tu będą, tak? W sensie no, tu będą nasze łóżka. Tak? Chyba tak. No nie dobra, wiem. No to spróbujemy. Oj, tam zobaczymy, może damy radę. Kładź się. Kładę. I co, i to się po prostu tak bierze i rzuca? Czy się kładzie? I ja ten plecak zostawiam tutaj. Ja też nie chcę go stracić. Chyba się bierze, ale na arenę, Wojtek, na arenę. No dobrze. To czekaj, to ja już sobie przeszykuję łuk. To się łukiem bije, kilofem czym? A ja wiem. No to jak? Nie zapytałeś Magdy? Nie pamiętam. Aha. Nie pamiętam. Będziesz, respisz go? Znaczy ją, czy go? Nie, no ty robisz. Ty to chciałeś, proszę bardzo. No oczywiście. A jak ja byłem, to u was coś tam latało. No to był chyba King. To co? I co? I tak po prostu? A ja nie wiem. Dobra, YOLO. Tak, 6000 życia, Wojtek, brawo. Damy o Jezu, ale mi... Boże, co to? Co? Wait, what? I don't wanna. No, proszę bardzo. O kurde, to fakt... Wow, jak mnie odrzuciło w ogóle. Chryste, panie. Czyś ty zwariował? Damy radę, mamy ultimate'owe rzeczy. To cię koni? Tak. 6000 życia, Maciek, teraz, co to jest? I teraz nie idzie w moje łóżko. A padłeś? Nie. Ała. Jara mnie. Ile to masz życia? Ała. Ej, my temu cokolwiek w ogóle robimy? Staszek, w sensie bisz. Staszek, bisz. Przez Magdę, co? Wiesz, to jakaś kobita łazi w ogóle. Ała. Ale mam lagi, Jesus. Gdzie ty z nią poszedłeś? Nie wiem, właśnie. Au. Ej, ale mi życie nie spada, wiesz o tym? Jak ona no mnie bije? No to dobrze. No to ty poszedłeś, a ja zostałem sam, super. Ja jestem kawałek poza areną. No to co to tu zauważyłem? Maciek. No wal, łukiem wal. No walę łukiem. Ale ja nie widzę jej życia teraz. Jesus. Tak, nasze plecaki są jakby co. Dobra. To trzeba, wiesz co, w ten kryształ. Który kryształ? Ten kryształ pod jej gardłem. Tak? Aha! Wait, what? Ej, ale wiesz co? Nie tracę życia. Nie tracę ekwipunku tutaj. Ekwipunku? Tak.
Nie straciłem. A gdzie ty jesteś? A ty umarłeś? Tak. Ty umarłeś? Tak. I nie wiem właśnie dlaczego, bo miałem całe życie, po czym nagle nie miałem w ogóle. Gdzie ona jest? No tu, gdzie ja jestem. Czekaj, tutaj gdzieś tu byłeś. O nie. Jesteś. No gdzieś odfrunęła, Wojtek. Mamy teraz dwie queeny na świecie. O, tu jest. Jest. Au, au, au. No ej. I teraz, o. A teraz jakimś dziwnym trafem straciłem cały ekwipunek. I teraz kto mi wytłumaczy, jak to działa, bo ja nie wiem. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ona raz jest czerwona. No. Raz jest niebieska. Jak jest niebieska, to jest okej. Okay. Tak? Tak. To może jej nie bijmy przez jakiś czas. Ale burza w ogóle ustała. Ale ci mówiłem, że tego nie pokonamy. Co ty gadasz? Jakieś monetki. Gdzie jest mój ekwipunek cały? Ej, tam, czy ona miałeś punkt śmierci. Ona mi wydzieliła cały ekwipunek? Brawo. Nie, tu jest mój grób. Nie wiem, że tu się groby robią. O, wszystko wypadło ładnie. Szukaj jej. Znaczy... Dziwne jest bardzo to, że ona tak jakoś dziwnie, wiesz... A tak, czy jest, przepraszam, jest... reszta mojej rzeczy z Ultimate'a? Czy ty nie coś wiem. Ściągnąłeś? Nie. Aha, czyli ona jak bije, to... Wiesz co, ja mam pewne podejrzenie. Mhm. Jaką masz wytrzymałość zbroi z Ultimate'a? Prawie całą. Bo ja mam wrażenie, że ona mi strasznie całą zbroję zniszczyła i nie mam zbroi ultimate'owej. No to Wojtek, co ja ci powiedziałem przed chwilą? Nie no Maciek, ale co ty mówisz? No jak to tak? Przecież to a ja nie... czytałem komentarze, ludzie pisali, wraca, że nie damy rady tego zrobić. Ale przecież, ale to jest w ogóle niesprawiedliwe, czemu mi cała zbroja poszła w... nie powiem gdzie. Nie ma tu jej nigdzie. Na szczęście mam miecz, wszystko, ale nie mam zbroi. Co się stało z moją zbroją? To musisz założyć Magdę zbroi, która jest w domu. No to jest chyba jakiś joke. No niestety, ale... Będziesz bez zbroi chodził przy... A mówiłem ci, Wojtek? Mówiłem ci. Ale pytanie jest za 100 tysięcy... Czemu ja mam auto-jumpa? A tu nie ma auto-jumpa. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja jestem tu, gdzie zginąłem. Czyli gdzie? Bo na mapie się nie widzę. No ja ciebie też już nie widzę, ale czekaj, bo ja tu szukam tej mojej dobra. Zbroi, ale... Ona mi nie wypada. Wiesz, co daje ten pet? No? To, że możesz wchodzić jak auto-jump. A, widzisz. Teraz dopiero ten, bo widzę, że mi wchodzi. Ale gdzie jest moja zbroja? Halo! Zobacz, czy na pewno jej nie masz w ekwipunku. Nie mam. No kurczę, przecież to jest absolutnie niemożliwe, żeby ją wcięło całą. To jak my mamy ją zabić, skoro... Tak a widzisz? Nas... Widzisz? Poczekaj, tu jest jakieś mięso jeszcze. Może tu gdzieś no i mamy. I teraz tylko ci powiem, że mamy na świecie dwie, panie Queen. No kurde, no trudno, to się z dwoma pomęczymy. Ej, ale to jest... Mitril, ale to nam niepotrzebne. Ej, ale no jak to? Nie mam zbroi? Ja biorę swój plecaczek. Aha, to tu już jest w plecaku. No. Dobra, mam. Where is my zbroja, no? Nie, ja myślę, że ona chyba się, wiesz co, bo rozkopałem ten swój grób, bo ona teoretycznie powinna być w grobie, no. Nie? Jej nie tak. było. No to musiałeś ją wysadzić ze sobą. Czyli po prostu ona się musiała rozwalić. Chyba tak. Chociaż ty wiesz, no nigdy nie wiesz, nie? No bo nie, bo nawet, wiesz co, nawet nie widziałem, że ona wypadła, więc... No trudno, to muszę wziąć Magdę, najwyżej po farmie trochę tego i się zrobi nową. A to coś tu zwiedzamy jeszcze? Wiesz co, no możemy sobie, znaczy, musimy znaleźć okay. powód, ja mam jak chcesz punkt sobie naprawić, na to możesz naprawić coś, bo... Ojej. Ej, to drzewo się w ogóle jara. Tak, weź plecak swój, idź po niego. Dobra, idę. Drzewo się jara. Nasza Queen odleciała, koniec, po ptokach. Ej, ale to jest niesprawiedliwe. Dlaczego straciłem całą zbroję, no? Boże, Gargamel jest. Mówiłem ci, nie tykaj. W ogóle, wiesz co? Mówiłem na, ci. W ogóle tak. Najśmieszniejsze jest to, że po pierwsze, ona mi przez jakiś czas nic nie robiła. Nic. Zero. Totalne zero. Ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy skończyła mi się zbroja... O nie!
Gdzie ona jest? Tu jest kolejna. Aha. I właśnie do nas leci. Serio? A jest rozświetlona? Tak, a słyszysz pioruny? Usłyszę. No to... To ja proponuję znaleźć mrówki. Ja mam powrót na mapie zaznaczony. W jakim sensie powrót na mapie? Do mrówek. Aha, to prowadź. Czekaj, widzę cię. O, tu jest, a nie, to jakiś świerszcz. To może choć pójdziemy do świata motyli, może tam nie będzie nic strasznego. Wojtek, każdy świat ma bossa. No to motyle chyba nie są takie złe jak mrówki. Wiesz co, ja myślałem, że my dzisiaj też pójdziemy tam w jedno miejsce na naszym normalnym świecie, do takiej podniebnego labiryntu. Dobra, to możemy w sumie pójść, no gdzie te mrówki? Tak, tylko, no czekaj, no muszę to znaleźć teraz, moment. A może powrót. Się rozdłużyły. Oho, oho. Zapraszam. No, Co to za czytowanie? Dzień dobry. Dobra, tylko teraz poczekamy, aż one wylezą. Gałgany się spełnić, nie chcą oczy. Przyleci koleżanka? No, tam jest arena w sumie. No. No, gałganki wychodzić już w tym momencie. Raz. Mogę to rozbić? To. To utkniemy tu. No to się znajdzie inne mrówki, tylko muszą być brązowe, nie? Żeby wyjść. No halo, mrówki. Ja chcę po zbroję, bo ja jestem bezbronny. Halo. O, jest. Chodź, tu jest. Jest? Tu kliken ma. O Jezus. Dobra. Lalalala. A gdzie nas... A! Gdzie nas wywiało? Okej. Wywiało nas... Tu, czekaj, gdzie jest nasz dom? 150 od domu. Tam jest dom, w tamtą stronę. Coś dużego na wodzie, bla, 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 bla. Co mnie bije? Kurczę, ale ja jestem strasznie ciekaw, czemu się tak stało, że straciłem tą zbroję i jej nie mam i... Bo ona jak ciebie biła, to ty dostawałeś jakieś obrażenia? Nie. No właśnie, więc ja mam wrażenie, że... Na początku że... nie, ale potem już powoli tak, tylko pamiętaj też, że ja mam ten totem na sobie, który mi od razu głód odnawia, więc ja nie tracę życia od razu. Znaczy, ja wiem, tylko kurczę, dziwne jest właśnie to, że tak się stało, jak się stało. Więc ty bisz, ja... idziesz. Bysz. Dlatego mówię, ja mam dziwne wrażenie, że ona po prostu tak, wiesz, zjadła, bo zjadła, nie? Magda ma Staszka, ja mam Bisza. O. Dobra, biorę Magdę zbroję, trudno. Przepraszam, Magdę, zrobię ci nową, będzie świeższa. No, bo Wojtek, wiecie, jak wchodzi w zbroję, to jest cała upłucona potem. Wypraszał sobie. Ale proszę cię bardzo. Miły jesteś. Dobra, gdzie idziemy? Ty prowadź, bo ty wiesz gdzie. Pójdziesz za... Tepniemy się do mnie, poczekaj. Coś dłuższego... Co? Domek, kopalnia, nie. Pielęgarnie, wielkie bydle. Wielkie bydle. No nie, to chyba będzie to. To? To jest to, poczekaj. Bo się gdzieś zbloczyłem się. O. To jest to, czy to nie jest to? No nie wiem, czekam. To bo mi się dopiero teren ładuje, ale to jest chyba to, poczekaj. No to zobaczmy razem. Chodź. A to jest, ale zaraz, to jest przecież tutaj, gdzie kiedyś odcinek skończyliśmy. Tak, bo chcemy pójść tam na wodę. Aha. Zobacz, i tutaj do góry, pamiętasz, był taki labirynt, pamiętasz to? No było coś takiego, o, generuje się teraz, tam. Więc to te dwa punkty. Dzisiaj. Najpierw na wodę, chodź. Tylko, wiesz co, ja tak bym proponował łódeczkę może, co? A masz drewno? A nie masz drewna. Znaczy, ja w sumie mam jakieś drewno, ale nie wiem, czy z tego się zrobi łódkę. Oczywiście, że nie, bo brakuje mi jednego. Naprawdę? No. Dobra, idziemy strzelić drzewo szybko. A czekaj, bo ja... Mi w ogóle pierścionek spadł ten za Ederu. Jak ci spadł? Gdzie ci spadł? O, dobra, już go włożyłem. Znaczy nie, bo mi wypadł, zapomniałem go włożyć po prostu. A ja w sumie nie muszę już nosić jedzenia, dlatego że mam ten taki totem, no nie? Aha. Więc nice. Farciarz. Aha. Dobra, robię łódkę w takim razie. Dobrze, a mogą dwie osoby... Nie, od tej wersji nie mogą dwie. Nie, ale będziesz... Poczekaj, zrobię łódki w takim razie. Bo one tu się niszczą przecież. Ja to mam idzie, tylko nie wiem co. Tam gdzie były te dynie, tak? To jest raz, że tam gdzie dynie, a dwa... Masz. Jak tam mój Xbox? No, ale żeś mi rzucił. Przepraszam. Dziękuję. Proszę. Jak zwykle. Trzy łódki mi dałeś. No dobrze, ja mam dwie. Aha. O, ty szybko niszczysz wszystko. Oho, no, Płyniemy. Tak. Płyniemy. Wiesz co, może się... w ogóle level mi zniknął, nie mam levela.
też nie mam. Znaczy ja to umarłem, więc... Ale ja nie. Ale pamiętaj, że przy wychodzeniu i wchodzeniu do światów ono się buguje czasem i... A powinien się naprawić już. Nie, a mój 110 piękny level. Bo ja tak uważaj, bo ja nie wiem, co tu nas czeka, jakieś zło. No dobra. Nie... Słuchaj, tu jest portal do Endu. Tak? No zobacz. Faktycznie. Znaczy, prawie. A co tu jest? Dzień dobry. Masz... Papierki jakieś? Książki. Ale nie, to jest zamknięte, Maciek. To jest enchant, to jest kompas. Czemu jest ten kompas? To są jakieś skrzynki. A tutaj gdzie? Są płyty. Jakieś asze. Nie ma tu nic ciekawego. Myślałem, że będzie jakieś... Tam było jedzenie, ale w sumie... Ja już nie muszę, ale wezmę. Ja w sumie mam jedzenie, więc mi to tam ryba. Wiesz co, ja wezmę. Nie ma. File of Ashes. Wiesz co, weźmy to, bo nie wiadomo, do czego to się jakieś przyda. Jak to się nazywa? Piles of Ashes, czy coś takiego. Wojtek, aha, ja miałem. Tak, oczywiście, że miec wyrzuciłem. Piles of Ashes. Do z tego się robi... Aha, to możesz to wyrzucić, bo z 9 sztuk robi się węgiel. Okej. Okay. Więc chyba raczej nam niepotrzebne. Też tak myślę. Faktycznie enchanting, tu są kompasy, to nam niepotrzebne. Czyli tu nie ma nic ciekawego. A pod pokładem? Czy nie ma nic pod pokładem? Nie ma nic, żebyśmy... Nie ma nic do zejścia. A, dobra, tylko wiesz co? Teraz będzie nie, problem. Nie to siedź tutaj, w sensie idź tam, gdzie my się tepnęliśmy. No. A ja idę do domu po to, żeby ten, żeby wziąć budulec, żeby się do góry wywindować. Dobra, to dla mnie też weź. To czekaj, to tak, ja... Tak, tak. W którą to było stronę, pamiętasz? Tu i tam koło tego domku, gdzie się tepnąłeś do mnie, dobra? Dobra. I pójdziemy zaraz razem pięknie. Ej, czemu mi się łódka rozwaliła sama mi z siebie? Mi też się cały czas rozwala. To jest w ogóle hit. W ogóle ptaki pod wodą pływają, czajesz to? Prawda? To jest hit. Mhm. To by nie przez tego ptasiora się rozwaliła. Na bank. O, nie. Odejdź, świetliku. Odejdź. Jak się wychodziło z łódek? Aha. Wojtek. Nie, właśnie to się chyba sama rozdupczyła, niestety. Kurde, wciągnąłem te rzeczy, które też tu wyrzucił. Och. Oho. O, gwiazda leci. Słyszę. U ciebie też? Tak. No to chyba u ciebie pierdykła. Ale nie wiem gdzie. Dobra, coś dużego na wodzie. Wracam. Jesteś tu? Tak. O, dobra. No to chapaj. Nice, Dankeschön. Nie będzie tego potrzebne, więc leci, nas... leci na wodę. O! O, to... Tak, idziesz? No, idę. A co w ogóle z tego wypadało, pamiętasz? Z gwiazdy? Proch gwiezdny. Stardust. Stardust. A do czego to było potrzebne? Nie zatruło jeszcze, no przecież to jest skandal. Brawo. Na wodzie naprawdę. Wow, dostaję tam. Czekaj, Stardust, no, tak? Ze Stardustu robiło się Starpiece. Starpiece. Spend 3 XP levels to infuse. Dobra, Wojtek, where? Tam jesteś, chodź. Nie wiem, co się z tego robi. Dajcie nam znać, co się robi z tych bo tu, chodź, tu. Idę. Tu, gdzie ja jestem. A czy to my na pewno tak możemy taką nocą? No trudno. Znowu mi wpierdzieliło ekwipunek do... Och. A mi level wrócił, jej. Basia, idź sobie. Idę. Dobra, Wojtek, czy ty jesteś ready? Bo to jest... A w sumie, wiesz co, nie potrzebowaliśmy aż tyle tego chyba kobla, tak mi się... No widzę. Precz. A wiesz co, można spotkać w tym labiryncie? Nie mam zielonego pojęcia, zaraz czemu się nie dowiemy. Mogę biegać? Najedzony? Nie no, jestem najedzony. A ten, wiesz co... Nie, to ten mój pet nie daje tego, że można automatycznie wchodzić, bo teraz jakoś nie działa. O nie, wilkoła. Masz jakiś tam high step. Dobra, Wojtek, tędy wchodzimy. Czekaj, bo ja wilkołaka musiałem dziabnąć. Bo tu jest chyba wejście, nie wiem, tak idź mi się... W ogóle... Sobie. Pamiętaj, że przy mnie jest jasno, dlatego że ja mam tego, peta. Nie wiem, ale ja na przykład nie widzę teraz, żeby było jasno. No bo jak wejdziemy do pomieszczenia ciemnego. Aha, tu gdzieś... Dobra. Tu gdzieś był wilkołak. Ej, nie... Nie bij co? Go. Przecież nie uderzyłem twojego. Uderzyłeś. Nie, uderzyłem zjawę. Chodź, do góry, no. No bo gdzieś leci. O, w drzewo uderzyło. Ty idziesz. Tak, idę. No zapraszam. Nie wiem, czy my tu spotkamy, naprawdę nie wiem. Pytałeś się Magdy? Nie, ale Magda chyba też tam jeszcze nie była. A jak nam się krzywda stanie? Ty już się zginąłeś przez Queen. Skończ. No. Myślałem, że będzie jakaś taka prostsza.
No. Ale ja mam dziwne wrażenie, że my jej nawet nic nie zrobiliśmy. Tego co widziałem, to chyba delikatnie coś tam zeszło, ale no to naprawdę minimalnie. Jak to pokonać, mi powiedz? O, znowu gdzieś leci. Jestem... Ej, tu jest wieśniak, tu jest villager, ty. Tak? Tak. Dzień dobry. Hello. Tu też jest, tu jest skrzynka. A tu jest golem. Uważaj, Wojtek, twoje ulubione golemy, uważaj. To ja ich nie dotyczę. Płyta. To wiesz co, to... ja mam wrażenie, że to jest jakaś taka... Wioska podwodna. Tak. Podniebna. Podniebna wioska. No i na to by wychodziło, tylko dobrze było te skrzynki wszystkie tu przeszukać, bo mogą być fajne fanty. Właśnie szukam. Aha, fajne fanty. Nie ma fajnych fantów na razie. Na zdrowie, ktoś tu kicha cały czas. Panie, pan jest chory. Drewniane motyki. Super. Kobel, serio? Myślałem, że tu będzie jakiś boss albo coś. Ja też. A tu tak trochę nie. O, mam ametyst, no ale czy to nam jest potrzebne? Enderperła? Daj. Spadła creeper. Czały? Nie. Dziękuję. Creepery spadają. Tu są strzały. Tam nic nie ma, jest woda. Jestem rozczarowany tym. Tu nic nie ma, Maciek. Bo ja tu byłem. Ametyst, ale czy ametyst nam jest potrzebny? Ja mam jakieś bloki ametystu, w ogóle nie wiem skąd. Byłeś tam we wszystkich tych? Tak. Ty, patrz, koń ten taki. Jaki ten taki? O Jezu, dobije! Spadłowa. Kościsty. Kościsty koń. Mhm. A tu jest pole, a tu jest na końcu basen. No to w sumie... nic ciekawego? Nie ma tu nic ciekawego. Bez sensu trochę. Myślałem, ale jak się kręcisz, jak staniesz tu, gdzie ja jestem na przykład, no, to kręcisz się i twoje i niebo zmienia kolory. To tak? Jest fajne, tak. To czekaj, to idę do ciebie. No chodź, chodź. Ale w jakim sensie zmienia kolory? No zobaczysz zaraz. Różowo, czerwone, fioletowe, niebieskie. Powstaje musisz, dzień. Musisz się kręcić. Ale jak, w jakim sensie się kręcić? No zobaczysz. No i gdzie mam stać? No stań na przykład tutaj i się obkręć wokół. No. No i co? Nie zmienia ci koloru nic? No dlaczego? Nie. A ja mam tak. Czerwone, niebieskie... Prawda, nie masz tak? Nie, ja tu mam wschód księżyca, znaczy wschód słońca i zachód księżyca i tylko barwy te. Co ty ćpałeś przed nagraniem? Zostaw mnie! Teraz pytanie, czy zjoluję to i wpadnę do wody stąd? Jak myślisz? Myślę, że nie. Ej, tu lata jakaś wielka, ta, patrz! Czekaj, idę. Patrz, idę, jaki wielki ciem. Co to jest? Gdzie? Takie wielkie, zobacz. Aha, widziałem, czekaj. Ja tam chcę, ja idę do wody. Spróbujemy skoczyć stąd do wody? Wiesz co, możemy, tylko wiesz co, ja bym chciał właśnie spróbować ją walnąć, ona jest. Ale ja właśnie już jej nie widzę. Ej, ja tam chcę, chodź. Ale gdzie do wody skaczesz? Tu jest woda. Ty zwariowałeś. Tu jest woda, spokojnie trafisz. Trafiłeś? Tak. Dobrze. Czekaj, gdzie jest moja kusza magiczna? Tu jest. Gdzie jest to wielka, ta wielka ćma? Kusza. Tu gdzieś była. Ej, no... No i co, wcięło ją? Ale słuchajcie, widzieliście taki wielki motyl. Tak, tak, ja też widziałem. Nie ma go. Co to było? Niedźwiedź albo dzik. Ej, ale było takie, o parze, jaki mały niedźwiadek. O. Ej, gdzie to był? Gdzie to jest? No przecież kurde, była taka wielka ćma. Ja ci powiem. Proszę. Tak, ja jeszcze jedną rzecz widziałem tam w tych górach. No. Taki wielki czarny coś, robal. Mhm. Ale gdzie ta ćma zleciała? O, Edek, władca kredek. Jeżeli próbowałeś zabić Endermana łukiem, to się, wiesz, możesz zdziwić. Ja po prostu chciałem jeszcze trochę rozrywki dostarczyć, no co? Mhm. Tu widziałem takie wielkie coś. Ale tego też tu nie ma, to... Wojtek, bo jest dzień, a to było jeszcze noc. No jak to? To zróbmy timeset zero. Myślę, że sobie timeset zero to się braknie. Wiesz, nie, bo nam się licznik czasu zresetuje. Ale było tutaj taka wielka... Też takie wielkie coś czarnego. I nie ma tego teraz. Kurde, omijają nas bardzo fajne bossy. O ile to były bossy. Dobrze, wiesz co, my się tepniemy jeszcze do jednego miejsca. Przyleciała. Poczekaj.
Wielkie bydle. Co to jest to wielkie bydle? Nie mam zielonego pojęcia. A, dobra, zapraszam cię chyba. O, ty, wiesz co? A teraz jak jestem w pełni najedzony, to mogę wskakiwać po tych blokach. Chodź, chodź do mnie. Nie ogarniam, tepam. To jest to, co ogarnęliśmy z Magdą. Aha, to jest chyba to coś do Big Berty, nie? Też. Wchodzimy tam. Czekaj, bo to się rozkręca. No, halo. A tu jest skrzynka. Tak, tylko że poczekaj, bo wejdziesz, on się zespawni i będzie kapa. Czemu? Tu zniszczymy spawnery z góry. To jest w skrzynce, myślisz coś fajnego? Łopata ametystowa, Instant Survival Garden, Instant Survival Garden i Instant Survival Shelter i Shelter. Dobra, bierzemy to. A to się to zadziała, czy nie? Oj, to się coś szybko kręci coraz bardziej. Wziąłeś to wszystko? Wziąłem. Oho, oho! O Boże, co to jest? Jakieś robaki. Ej, to bije. No, a co ma robić? Głaskać? Tylko czemu to się tak późno odpaliło? My się trafnęliśmy do tego. Idą. O! Ej, to ma 100 życia, Wojtek. To skacze. Ale to... A to... Ja mu też dużo nie robię, szczerze powiedziawszy. Chociaż nie, odpada już. W ogóle z niego jakieś te wypadają. Ametysty z niego wypadają. Fajnie. Jeszcze coś tu zostało? Są jeszcze. My, Wojtek, dostaliśmy to, tą trzcinę? Nie, a to jest bambus, ojej. Kurde, sporo się tego trochę. Jak się kokoszą. Ja spróbuję, ja zniszczę te spawnery, Maciek, wiesz? Bo wydaje mi się, że one już są nam niepotrzebne. Ała! Jak mnie zrzuciło! Ale jesteś pewien, że dostaliśmy to od Big Berty, to trzeba? Nie wiem właśnie. No wiecie, jakieś... jest taki plan, żeby zrobić Big Bertę, nie? Kiedyś tam. Boże, jaki tu jest pogrom. No wychodź stąd, chodź. Czekaj, jeszcze trochę po dziabie. Jeszcze mi krzywdy nie robią zbyt dłużej. Dobra, można wyjść. Gdzie ty jesteś? On pluje w ogóle. Okej. Okay. Słuchaj, ja mam jakieś... A jak się nazywa ta Big Bertha po prostu? Big Bertha, przez TH. Big Bertha. No to jest nam potrzebne Big Bertha Blade, Vortex... A, Bish, odejdź. The Ultimate Sword jest nam potrzebny na to. Sword. Dobra, co skinęło. Jest potrzebne? Big Hammer, a freaking Ray Gun. Mantis Claw to mamy, pamiętam. Water Dragon Scale też mamy. Wojtek, uważaj! Spokojnie, przecież żyje. Nie wiem, czy z nich nam wypadło to, co jest potrzebne. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, dajcie nam lepiej znać. Bo tam jest chyba 15 części do Berty potrzebne, Wojtek. No wiem, trochę jest. A ty też słyszysz takie dziwne klekotanie? Tak. Możliwe. To wiesz co, ja bym proponował się stąd wymiksować. No to chodź, ale... Bo jeszcze musimy kilka terenów zbadać. Powiedz mi, jak my stoimy z czasem? Mamy 30 minut. Aha, no to jeszcze poczekaj, to ja sobie tutaj stanę. Czyli tak, A tu jest kolejne to. To kolejne to. No tu jest takie samo. O nie, no już się zespałniły. Nie, jak chcę to coś w skrzynce zobaczyć. Czekajcie, wejdę szybko. Nie, ała. Nie, jest to samo Maciek w skrzynce, więc nie ma sensu na to wchodzić. To odejdźmy jeszcze kawałek, a ty szukaj tego checkpointa. Checkpointa. Znaczy waypointa. Dobrze, będę szukał checkpointa. A propos crasha. Tak, a propos crasha. A, poczekaj, coś mnie żre. Trawa. Mrówka. Nie, mrówka. Dobra, czekajcie. Ale co to jest ten survival garden? Ja to postawię, zobaczymy co to robi. Okej. I zwarnowałeś to. Spokojnie, mam jeszcze dwa. Nie wiedziałem, że to tak zadziała. A co to jest? Tego mam 8. Czekaj. Wow, ty patrz! Mamy instantowy dom. Patrz, z mieczem ze wszystkim, z łóżkiem ze wszystkim. Ale fajne. No zostaw to już. To mamy tego 7 w razie czego. Dobrze. I tam jeszcze, to czekaj, wiesz co? Dobra, to ty szukaj tego, a ja pójdę, zbiorę jeszcze tamte te gardeny. To myślę, że możemy sobie nawet u nas w domu zrobić. Zrobimy sobie, tak. Wiesz co, ja chyba... Nie zobacz, mamy. Co to jest to?
Cip, cip, taś, taś. Dzień dobry, panowie. Ja przyszedłem tylko po instant sheltery i to. Dziękuję, już sobie idę, pa. Nie wiem, co to zaznaczy, że to był kot jakiś. Kot. Co ja tu zaznaczyłem? A to nie kiedyś? Był czasem tej Anubis taki? A może do Ula pójdziemy, bo w Ulu jeszcze nie byliśmy. Wiesz co, bo możemy, tylko wiesz, ja chciałem tutaj... A, wiem, co chciałem. Wiem, co chciałem, mój drogi. No. Zapraszam do mnie. Tak? Tak. No i? Ale przecież tu byliśmy już. Ale nie zwiedziłeś tego, bo nie miałeś jak. Wyszliśmy. A teraz jesteśmy do Kokrzeni. Tak. Ale to tu nie było to takie strasznie poirytowane i to takie głupie, wiesz, w kółko, Macieju? To było to... A czy tu coś no, takiego chodź. Zdobędziemy super, hiper, turbo? Czy to nie... A, to nie, to nie jest to. Poczekaj, to nie jest ten checkpoint. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak to nie? To tu było. To nie to. Oho, patrz, już są mumiaki. Tu, Wojtek, tu, tu, tu. No dobra, tu. Idę. Jezu, jak no mi się tu... Nie, to nie tu. Jezus, Maciek. Poczekaj, bo ja mam za dużo waypointów. A co tam jest na tym? Halo, halo, poczekaj, Maciek, halo, halo. A, dobra, już znalazłem to. Halo. Myślałem. Co? Co tam jest? Tam jest skrzynka tylko i fantomy się zrespią, z tego co kojarzę. Już wiem, co chciałem. No dobra. Bo teraz jesteśmy do Kokrzeni, więc nam się to powinno udać. Czekaj, czy poczekaj, czy to jest... Tak, to jest ten punkt. Mhm. Ale to nie było to. To było tu i tutaj nie zrobiliśmy nic, mój drogi. Tak? Tak. A no tak, bo tu były te creepery głupie i te... dobra. A to jest dość rozległe podziemie z tego, co kojarzę. Tak, bo tu nam wtedy poprzedni creeper wybuchł. W skrzynkach... O, pochodnie, to sobie wezmę. Au! Touch me. A co to za... Co to za świecący blok tam? Widzisz to? O, widzisz, patrz, jak jest jasno dzięki temu, że jest Staszek. Właśnie u widzę. Magdy, a mu jest Bisz. Ja... Magda, wiesz, to pewnie oglądała tak, Staszek, wiem, oho, kradnę imię, oho, kradnę. Oho, to... nara. Zaczyna się, widzisz, mówiłem ci. A to jest skrzynka. Diamenty, pochodnie. Co to jest slime? I Ender. O! No nie, to nie slime. To jakieś regeneration, dziwne stworzenia. Regeneration i healing. Bierzemy regeneration. To. Regeneration. Tu nic nie ma ciekawego. Ty zobacz, co, chodź tu do mnie szybko. Gdzie? No tu jestem. Bierz, dostał w mordę. A ja spadłem, super. Essence Berry Bush. Bo zobacz, to jest taki fajny, dziwny, świecący... Krzaczek? Ja dostałem prezent. O. I zawiera w środku item, tak jest napisane. To poczekaj, to Maciek, chodź na chwilę do mnie, tu jestem. No próbuję, tu tylko tu jest dużo... A czemu już nie jest tak jasno? Tu nie chodź, jest jasno, chodź, chodź, nie chodź. Jest jasno. Patrz, widzisz ten krzaczek? Essence Berry Bush. Ja bym to wziął. Bierzemy? No bierzemy, poczekaj, ja postaję prezent. No. Tak, uwaga. O nie, spadło. Dobra. No. Co to jest? Jakaś tam, jakieś znowu coś. Ale to sam kolejny prezent, patrz. Ten tylko w kółko prezenty dostaje, ja nie wiem. A Ambrosium coś tam. Dobra, idziemy dalej, chodź. Kurde. Co ty zrobił? Nie mów, że spadłeś. Tak. Are you normal? Not, I'm not. Już się do ciebie ogarniam do góry. Ale wiesz co, ja mi się tak, nie wiem, ja mam takie dziwne wrażenie, że tam nic nie ma ciekawego. Jest dużo jedzenia, mój... Oho. Jest dużo jedzenia. A lot of food. Tak. Nie mam miejsca już na to jedzenie. A berry, should we try it? Nine. A tu przejść w ogóle w inną stronę. Tu jest tylko jedzenie. O, wow. Tu nie mam, Maciek, nic naprawdę ciekawego. Jak one mnie siepią, nie? O, dostałem prezent. Skąd ty te prezenty dostajesz? Nie wiem. Jaka bitch. Zazdrosny? Nie. Kłamiesz? Nie. A może to
Kurde, mojego Xboxa uderzyłem. No to jest Creeper, cześć. Dobranoc. A ja mam coś, czego ci nie dam. Co masz? Hamburgera. Żartujesz? 4. Nie podzielę się. Daj. Nie. Daj, to był chiński sprzedawca jej. No dobrze, chodź. Proszę bardzo, burger dla for you. Nie ma miejsca. O. O już. Mogę nieść, nie pomieszczę. Oj. O Boże, burgera mam tak. Au, au, au. Ej, tu naprawdę nic nie ma, Maciek. Słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, co możemy zrobić, bo z tego co wiemy, to w niebie są tylko te twierdze, które musimy zdobyć, żeby mieć wszystkie achievementy. To sobie ogarniemy też w przyszłości. Tak. A co byście chcieli jeszcze zobaczyć? Gdzie mamy pójść? Dalej. Do mrówek. I te są inne też światy przecież do zobaczenia. Jest jeszcze motyl chyba. Ja bym właśnie do tych motyli poszedł, ale to może u ciebie pójdziemy, co? A wiesz co, możemy zobaczyć. Bo ja jestem ciekaw, co tam by się wydarzyło. Tak? Wiesz co, tu jest... Chodź na chwilę na dół. No hop. Bo tu mnie coś intryguje jednak w tej dolinie. Czy tu dolinie. Są te takie śmieszne bloki z lawium? Poczekaj, to jest w ogóle jaskinia. Twój ten Zenek, czy tam jak się właśnie z lawie spalił. Nie! Tak. Nie! Tak, wpadł do lawy i się spalił. Czy ja go mogę odzyskać jakkolwiek? Ale on żyje. Nie, spalił się w lawie. Ja go mam, proszę bardzo. A, bo to, no teraz żeś go, bo jak on zginie, to tylko potem jak zginie, to możesz go jeszcze wezwać. Ale zobacz, popatrz na to. No. Patrz, jak jest fajnie i teraz będzie ciemno. Widzisz, jest ciemniej. Nie, u mnie jest tak, jak było. A, no to mi się robi jaśniej tylko. A, no tak mi się wydaje, że to tylko dla ciebie działa, wiesz? No, nie powinno tak być przecież. No, ale to... a co tu jest? Przepraszam bardzo. Halo, halo. Ej, te jaskinie są fajne. Tam, Wojtek, na dole jest też zejście. Wiem, widziałem. To są za bloki, przepraszam bardzo. Titanium. Aha, to jest ty, mam titanium. Co ty gadasz? No, 3 sztuki. Ej, zaczęło mi strasznie ścinać teraz. Mnie te, znaczy mnie nie w sumie, ale tu było, o teraz też mi ścina. Jakbyś tu się jakieś zło generowało gdzieś w kącie. Pewnie ta wielka ćma. Ta. Gdzie ty jesteś? A tu. Ty tam na dół zlazłeś? Bisz. Tak, ale wiesz co, wracam, bo tu nic ciekawego nie ma. Znaczy wiesz co, ja myślę, że my możemy się już chyba tepać i na dzisiaj chyba starczy eksplorowania terenu, natomiast widzę, że tutaj tak średnio cokolwiek. Co ci wiadomo, że jeszcze musimy odkryć trochę naszego normalnego świata, tak? Bo są, wiecie, jest świat mrówek, jest świat czegoś tam, ale jest też nasz normalny świat i my w sumie nie mamy go jakoś mega super daleko wygenerowanego, Wojtek. No nie mamy, więc dobrze by było, gdybyśmy poszli. Ja się już jestem in our house, wiesz? At home. Home. Dobrze, no ja też już jestem w takim razie. Ej, ale mi tak korci ta wielka, ta ćma taka, która tam była. Kurde, nie wiem, co to było. Słuchaj. No wiesz co? Ja mam, wiesz co, taki mały pomysł. No. Tylko ja nie pamiętam, to chyba było w tamtą stronę. Może pójdziemy, tego Mantisa zabijemy. My go zabiliśmy raz? Nie Tą taką wielką, tą larwę. Chyba zabiliśmy już, albo i nie pamiętam. Bo to jest w sumie niedaleko. Nie wiem, gdzie on był. Dobra, to chodź, pójdziemy do niego. Tylko może pierwszy się chodź, przyśpimy w łóżku. Nie, w nocy. W nocy jest większa frajda. No dobrze. Chodź. A jak wyskoczy ich 100? A gdzie one są? Tutaj mam iść tędy? Tak, tu kawałek. A, i z tego co zauważyłem, do Berty jest nam potrzebny kraken. Czyli musimy go pokonać. Tak, będzie trzeba. Gdzie leci? Aha. W nasz dom. Chałupę nam walło. No, pięknie. Tak, to chyba na samym początku, jak dom był wybudowany, to też pierdykło w dach. Tak. Z tego co pamiętam. Czekaj. Cicho, czego syczysz, aligator, ty? To było gdzieś tu. Tylko teraz to myślę, że to dla nas nie będzie duży problem i wyzwanie. On ci przy wodzie jakiś tu stał jest. Chyba? Widzę. Czy nie? Masz? Jak masz minimapkę, to zauważysz taki... O, jest. Jest. A jest. No i co? Chodź. Do you wanna fight with me? Czekaj, jeszcze nie. A nie, to się o, jeszcze... on się dopiero zaczyna kręcić. Ej. Spawn ma... Aha, są jajka do spawnowania mantisów. Co tu jeszcze jest? Tiger's Diamenty. Eye chest place. Titanium nugget i gold nugget?
Co tu jeszcze jest? Mantis Claw. To jest nam potrzebne. Claw. To jest nam potrzebne do tego. Roberty? Tak. Oho, oho, oho. Czyżby to. Nie, to nie to. On się musi szybciej rozkręcić. Boże, Xboxa podpa. O, jest, wyleciał. Easy. Teraz to easy, nie? No teraz tak. Ale dał tytanium i uranium. Właśnie widzę. No i man i te mantisowe, ale widzę, że ich tutaj jest sporo, więc właśnie czekaj, uranium to ja wezmę. Co tu jeszcze jest? Tu są diamy. Ała! Idź pan w cholerę. Daleko. Maciek? Tak? A wiesz, że z tego też wypada, z niego też wypada titanium i uranium. I co, planujesz zrobić ekspiarkę? Ale to tak średnio tutaj, jeżeli chodzi o... Chociaż wypada z niego tak całkiem sporo, bo po 3-4. Tak? No. Zaraz się zrespi kolejny. To czekaj. No chodź. Chodź. Czekaj, to ja może sobie zrobimy tak. Ja sobie tu poprzekładam to titanium i zaraz zobaczymy, ile z tego wypadnie. Bo ja mam jeszcze jajka ogólnie, że można je zrespić. Mhm. Tu były, o. To może zrespię jednego, co? O jest, dobra, już nie musisz. Dwa wyleciały. Aha, no to ciapaj. Aha, ej, też mam prezent. Widzisz? Ale Maciek... No? To jest z Aetheru dwójki i ja mam dziwne wrażenie, że ty te prezenty dostajesz od Bisha. Bo to jest chyba to, co ty wyrzuciłeś. Może. I dostałem... O, patrz jaki mam fajny miecz. Czekaj. A ty już zbierasz wszystko, super. Dobra. Jaki masz miecz? Zobacz. Co to jest? No Candy Cane. A! Oho, kolejny. Ale wypada z nich naprawdę dużo. To jest prawda, no, tak. Pięć... Dobra, ja myślę, że możemy iść do domu, co? Dobra. Także TP Home. Myślałem, że będą bardziej ciekawsze rzeczy u nich, a tu się tak okazało, że tak nie za bardzo. No co zrobisz, no? Co zrobisz, co nie zrobisz, niestety. Taka sytuacja. To mam coś też, co też lubisz, o. Te laski, tak, ja nie mam miejsca, dobra. Coś jeszcze hamburgera? Nie, no nie hamburgera tak, ale mam. Nie, to ja to sobie zjem, o. Naprawdę? Hamburger za kobla? Ty jesteś normalny? Ja nie muszę jeść, ha, ha, ha. No to właśnie, to ja będę jadł. Będę jod. Będę go jod. Dobra, będę kończymy, panie. Jod. Tak, kończymy. Co ty zbroję oddałeś? Bo ja sobie zrobię no. Nie, dobra, to już wezmę tą. Madzia dostanie nową. Tak. Czemu ty we mnie celujesz łukiem? No. Podrapać cię? Nie. Ej! A czemu ty mnie możesz, a ciebie nie ty? No bo nie możesz uderzyć innego gracza z rzeczą z Ultimate'a. Wszystkim innym możesz, tylko nie Ultimate'em. Dobra, kończymy, panie. Tak, kończymy. Także słuchajcie, mamy wielką nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co zrobić. Zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie nasze kanały. Kolejny odcinek oczywiście w poniedziałek u Maćka. I dzisiaj też jeszcze u niego o 15:00 parkour. Tak. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie. No i co? Trzymajcie się, cześć i... A pa, Maciek. Byłem. Pa. Ej, nie pal się, Staszka? Nie pal się, proszę, nie gin, please, nie. Pomogę mu. O, zostaw go. Precz. No.